Wychudzony koń z kopytami, które przerastały przez 8 lat psy traktowane jak zabawki, katowanie zwierząt, zakrótka smycz czy brak karmy. Z tym na co dzień spotyka się wałbrzyska straż dla zwierząt. Na pół roku więzienia skazał sąd właściciela konia, który przez 8 lat nie zajmował się zwierzęciem i skazał je na cierpienie. Ja otrzymaliśmy zgłoszenie z komisariatu w Boguszowie Gorcach, że między Gorcami a Jabłowem znajduje się koń, który jest w bardzo złej kondycji. Okazało się, że koń jest bardzo wychudzony, ma bardzo przerośnięte kopyta, przy których nie było nic zrobione około 8 lat. To stwierdził kowal, a wiemy, że co 8 tygodni powinno być czyszczone kopyto i ten koń został natychmiast zabrany i przewieziony do nas. Niestety zwierzęcia nie udało się uratować. Było w tak fatalnym stanie, że jedynym wyjściem było uśpienie go. Sąd wydał e, wyrok 6 miesięcy bezwzględnego więzienia dla właściciela konia. Zwierzę niestety przeżyło tylko 3 miesiące. 2 stycznia musiało zostać poddane eutanazji, ponieważ e, nie było sensu dalszego leczenia. Kon już nie mógł wstać. Lekarz weterynaryjny zadecydował, że no, niestety trzeba wykonać eutanazję. To nie jedyny dramatyczny przypadek, w którym potrzebna była interwencja Straży dla Zwierząt. Jest wiele przypadków, już mówiłam właśnie o tym Karmelu, który czeka też, czekamy na wyrok, jaki zapadnie w sądzie, czekamy na sprawę. Był to pies bardzo pobity, wszędzie pełno krwi w mieszkaniu. Pies, który był bity kijem, odmiotły ten kij, był połamany w kilku miejscach. Mieszkanie wyglądało naprawdę drastycznie. Bardzo wiele osób nie ma pojęcia, jak właściwie zajmować się zwierzętami. Często psy lub koty są kupowane jako prezent dla dzieci. Gdy się znudzą, są porzucane lub przetrzymywane w altankach działkowych bez karmy i wody. Będziemy też od siebie chcieli, po prostu gmina po gminie, robić interwencje po kolei, żeby sprawdzać dobrostan tych zwierząt. Wiemy, że na pewno nie jest dobrze. Straż dla zwierząt w Wałbrzychu to instytucja borykająca się z poważnymi problemami finansowymi. Niedawno radni powiatu Aubrzyżskiego przyznali Straży 10 tysięcy złotych rocznie. Wystarczy to na najpilniejsze potrzeby, jednak, jak przyznaje sama komendant Iwona Frankowska, czasem nawet karmę dla zwierząt musi kupować za własne pieniądze. To są właśnie pieniążki, które powinny wystarczyć na te najpotrzebniejsze nasze potrzeby, zapotrzebowania, ale w tej chwili muszę powiedzieć, że to, że przechylili się do naszego wniosku, do, do wniosku radnej, która złożyła... To tak naprawdę pozwoliło nam wprowadzić ten telefon i nawet nie wiem, czy nie mogę się pokusić do stwierdzenia, że, że uratowało przed zamknięciem oddziału naszego. Dlatego, że my nie mamy funduszy za żadnych przeznaczonych, pracujemy za darmo, przypominam, ale na te środki takie po prostu paliwo, tam gdzie jedziemy, interwencje, paliwo, ubezpieczenie, przeglądy, koszt lokalu, prąd. Także to są koszty, które mam nadzieję pokryjemy właśnie z tych pieniążków. Od 1 czerwca zostanie także uruchomiony numer infolinii Straży dla Zwierząt, gdzie będzie można informować o przypadkach zaniedbania wobec zwierząt. Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 16. Jej numer podamy już wkrótce.